Dzień dobry Państwu, studio Kadr na żywo. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Ewelina Kosińska. Reprezentuje Pani Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Tarnowie. A rozmawiać będziemy dzisiaj o wakacjach z duchami. Co to będzie? Wakacje z duchami to integracyjne, historyczne spotkania, warsztaty dla dzieci. Integracyjne, ponieważ kierowane zarówno do dzieci zdrowych, w pełni sprawnych, jak i tych z niepełnosprawnościami. A historyczne, ponieważ chcemy zachęcić dzieci i wykorzystać do poznania historii, wykorzystać ich taką naturalną chęć do poznania księżniczek, rycerzy, królów, a też tych duchów z przeszłości, w bardzo atrakcyjnej formie, takiej baśniowo-legendowej, poprzez zabawę, poprzez warsztaty, poprzez wyjazdy plenerowe, ponieważ zaplanowaliśmy 4 wycieczki do okolicznych zamków w Chęcinach, w Nowym Wiśniczu, w Dębnie i w Pieskowej Skale z przewodnikiem. Wszystko po to, żeby dzieciom przybliżyć historię. No i nie zapominajmy też o tym walorze integracyjnym, ponieważ dzieci zdrowe będą miały okazję nauczyć się tolerancji, empatii, szacunku do drugiego człowieka. Skąd pomysł właśnie na taką formułę? Projekt organizowany jest w ramach konkursu Patriotyzm Jutra, finansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Pomysł? No, sama jestem mamą 6-letniej dziewczynki i znam jej zamiłowania do księżniczek. Myślę, że stąd. I też ta chęć nauczenia dziecka integracji, nauczenia dziecka odbierania kogoś, kto jest z niepełnosprawnością, kto inaczej funkcjonuje, ale jest taki sam, jest równolatkiem. Więc myślę, że to jest idealna forma do wakacji, wykorzystanie przestrzeni, pleneru do wspólnej zabawy. Jak mogą rodzice zgłaszać swoje dzieci do udziału w tym wspaniałym projekcie? Liczba miejsc jest oczywiście ograniczona. Przyjmujemy 15 dzieci, w tym 10 dzieci w pełni sprawnych i 5 dzieci z niepełnosprawnością. Rekrutacja zacznie się w lipcu, ale już dzisiaj zapraszamy serdecznie. Ulica Zbylitowska 9A to przedszkole kolorowy Zakątek. Tam będą odbywać się zajęcia i tam przeprowadzona zostanie rekrutacja. To Tarnów-Mościce. Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Proszę powiedzieć jeszcze, kto będzie prowadził te zajęcia? Zajęcia będą prowadzili wykształceni, wykwalifikowani pedagodzy, zarówno ukierunkowani muzycznie, jak i plastycznie. Będziemy wykonywać cheniny, przeróżne nakrycia głowy, księżniczek, czy też rycerzy, stroje. Całość zakończymy wielkim balem rycerzy i księżniczek. Zatem to będzie wykwalifikowana kadra. Natomiast wyjazdy i spotkania w muzeum, no to już z fachowcami, z przewodnikami. Czyli pozostaje nam życzyć Państwu udanych wakacji z duchami, a przede wszystkim dzieciakom. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękuję bardzo.